Słuchajcie, kocho cię Polska? Ja też kocham. I szlak mnie trafia, jak ludzie narzekają. A już krew mnie zalała, jak prezes Jarosław powiedział, że euro to klęska. Słuchajcie, wszystkie nam gratulują, a on gotów, że to klęska. No on też powinien się nazywać prezes Jarosław Klęska. 6 razy wybory przegrał. Słuchajcie, on tak tego Donalda nie lubi, że jakby Donald Tusk osobiście wygrał bitwę pod Grunwaldem, to on by powiedział, że to klęska. A Tomaszewski by się obraził, że nam Litwini pomagali. Słuchajcie, ja mam takiego sąsiada, jest tak kognida dworsko, ciągle narzeka, że w Polsce jest źle. Godo, że u Niemca to jest dobrze, że najlepszy to niemiecki futbol. Go, no chłopie, jaki niemiecki futbol? Przecież tam grają Polaki. A najlepsze zawodniki w Bundeslidze, słuchajcie. Piszczek, Błaszczykowski i Lewandowski. No to jaki niemiecki futbol? Przecież już nawet ten trener Borussii Dortmund, to on chwalił naszych zawodników, mówi, że to trzej muskieterowie, a Lewandowski to już tak operła, że nie dość, że zagro, to jeszcze wykuńczy. Czyli ewidentnie Lewandowski mu musiał łazienkę zrobić. Wow. Przecież w Niemcach jest tyle polskich zawodników, że nawet prezes Grzegorz Lato powiedział, że otworzy w Berlinie filię PZPN-u. Bo by chętnie jeszcze jakiś stołek do dupy przykleił. I jechał już Lato do Niemiec, ale go Donek zawrócił, bo nie chciał Merkelowej świni podkładać. Godą, chłopie, opamiętaj się, co w Niemcach? A widziałeś ich babę? U nas słowiańska uroda, a tam niemiecki Ornung. Jak u nas latem możesz zobaczyć rusałki i sarenki, to tam niedźwiedzie i tygrysy. Nie, słuchajcie, bo nie o to chodzi, żeby Niemcom nawciskać, bo ja nie o to. Moja Hanuś też nie najładniejsza. No ale tygrysa nie przypomina. Widzicie, a ja czasami myślę, że my od nich wozimy rozbite auta, a oni od nas rozbite baby. Ale ja wam powiem, że ja wolę recykling w tę stronę. Bo stare auto jeszcze podrasujesz, wyklepiesz. A z tygrysa kocicy nie zrobisz. Godo do niego, chłopie, co Niemcy, czy oni są lepsi od nas? A on godo ze w piciu piwa. Ja. Niemcy może i więcej piwa od nas wypiją, ale my jeszcze po tym jeścimy. Trzeba uważać, nie? No, chłopie, jakby w Niemcach było tak fajnie, to oni by się nie uważali za wypędzonych. A oni wszystko, co najlepsze mają z Polski, ciągle jeszcze nas tu najeżdżają, rozumicie? A ten niemiecki porządek, kto im utrzymuje? Poloki, bo my są fachowcy, najlepsze na świecie, rozumicie? Ale nie, trzeba przyznać, słuchajcie, u Niemca zarobisz, bo w Polsce zapieprzysz jak koń, a zarobisz jak kucyk. Ale u Niemca zarobisz, słuchajcie. A on mi nagle wyjechał, ale u nich jest politycznie lepiej. Politycznie, a ty słyszał, że im się prezydent skorumpował? Musieli nowego wybierać. A ja bym powiedział, że jak były te wybory na prezydenta w Niemczech, to ja liczyłem, że prezes Jarosław wystartuje. Słuchajcie, naprawdę, słuchajcie, on w Niemcach z tą swoją nienawiścią, to by miał szansę. Oni takich lubią. Słuchajcie, tylko on by se musiał wąsa zapuścić. A mundurek po tamtym by jeszcze pasował. Kurde. Ale wiecie, ale tak se myślę, że on by mógł mieć problem z tą ich premier, ta kanclerz, Angela Merkel, kawo chłopa. Ona by se mogła z niego zrobić krasnala do ogródka. A ja ugodą, chłopie, a u nas politycznie jak dobrze, jak ten Donald Wonosbo, chłopie, on nam podniósł wiek emerytalny.
A po co? Po to, żeby my się bez sensu, jak Niemcy po świecie, nie szlajali. A co najważniejsze jest, ludzie, to, że Donek co obiecał nam przed wyborami, to zrobił. Obiecał nam, że będzie Zachód, że będzie druga Irlandia. Obiecał i tak zrobił, słuchajcie. Ceny mamy jak na Zachodzie, a nie stać nas jak w Irlandii. Hej!